Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Resident Evil 0 HD. Moi drodzy, lecimy dalej. Ostatnio sobie zakończyliśmy właśnie w tym miejscu w safe roomie. No i teraz lecimy dalej, bo ja tutaj się obawiałem, co będzie mnie czekać w kolejnych pomieszczeniach, więc sobie zapisałem i zakończyłem poprzedni odcinek. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Mamy zapis, więc nie musimy się niczego obawiać. Ja nadal pamiętam, że tę kartę musimy zdobyć, tak? Jak wygląda to pomieszczenie? Okej, ciasny korytarz. Nie lubię ciasnych korytarzy w tej grze. No cisza, spokój, nic się nie dzieje. Ale do czasu, słuchajcie, do czasu. Na pewno tu się zaraz coś wydarzy. Co my tu mamy? Okej, już coś słyszę. Już coś słyszę, tylko nie wiem z której mańki. O, witam. To jest zwykły zombiaczek. Chociaż zwykły, nie wiem, to ten biały bardziej taki chyba. Czy one się rozlały? Nie. Cofnij się, Billy! Nie ma to jak strzelać w klatę Billiemu, nie? I pociski przez niego przechodzą. Przeładuj to. Szybciej, 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 bo mu kończy go! Jezu, jakie one mocne są. No patrzcie, ten jeszcze wstaje. No chyba was coś boli. No ale... Come on! Ja chcę to połączyć. Dziękuję. Czy tym razem... Pykło? Mam nadzieję, bo już nic nie słyszę. Dobra, co my tutaj mamy? Tam była jakaś windzia. O, notatka i amunicja do Szoguna. Zmieniamy na Billiego. Niech Billy sobie to podniesie, bo on ma chyba na to miejsce. Dobra, wziął. Jak u niego to wygląda? W ogóle zobaczcie, ile do Shotguna mamy naboi. No, tego jeszcze nie grali, żeby mieć tyle naboi do Shotguna, nie? Dobra, no i lecimy z tą notateczką, co tutaj jest grane. Dawajcie ją, no. Treatment Plant Manager's Diary, czyli znowu jakieś tam kartki z notatnika menadżera tej miejscówki. Cholera. Why is normal industrial waste being delivered here? Czy to oznacza, że tu są jakieś ścieki przez to miejsce przepuszczane? Tak, nie wiem, jakieś odpady, tak? This is an umbrella compression. Dobra, czyli to jest jakby umbrella, jakby no placówka umbreli. Nie możemy jakby godzić się na to, aby nam te rzeczy tu spływały, tak? Aha, co mamy z tym zrobić? Wygląda na to, że zamykają to miejsce. Nie dziwi mnie to. Było to bardzo nagłe. A, no i tak długo, jak uda mi się stąd wydostać, nie, jakby nie obchodzi mnie to, tak? A, w sumie nic takiego konkretnego. Co to jest? Control panel for gondola. The motherboard is missing. Motherboard, płyta główna? Tak bym to przetłumaczył. Czyli bez tej płyty głównej jakby gondola tutaj nie przyjedzie, tak? Tak to rozumiem. O co chodzi z tymi tutaj? A to? Też nic nie mogę zrobić. No dobra, czyli mamy windzie. Wiecie co? Kurde, nie wiem, czy tam zjeżdżać razem. Sam nie wiem, jak to ogarnąć. Dobra, zjedźmy razem. Mamy zapis w sumie. Zobaczymy, co nam tam dają ciekawego na dole. A nie, on jednak został. Pokazać mi tę mapę. Ja pikole, czy wy widzicie, ile tu jest miejscówek? Tam jest jakieś przejście. Tam w ogóle jest safe room na samym dole na mapie. Nie no, Billy, chodź tu do mnie. Wracaj tu. Aha! Czy ta winda jest jednoosobowa? Nie ogarniam tego za bardzo. No co, on idzie ze mną? Idzie. No to o co chodzi? No właśnie tu.
Jak on się na dole nie pojawi, to się po prostu wścieknę. No, wszystko jest okej. Dobra, tutaj mamy jakieś drzwi. Ale zanim, to może najpierw tam w głąb pójdziemy, nie? Okej, cutscenka, słuchajcie. Coś mi tu wyskoczy. Ja pikole, czy to jest boss? Mogłem tu jednak pójść jedną postacią, gdybym wiedział. W sensie Billim, bo on ma shotguna. Co to jest? Czy to jest ten sam tyrant, który nas wcześniej zaatakował? O, w dupę. Chodź tu, Billy! Ja mam w sumie Magnuma u niej, natomiast u Billiego ja bym chętnie... no zmień się! Wyposażył go w shotguna. Ale zmień się na Rebekę mimo wszystko. Dobra, gdzie on jest? Wystrzelamy się z tego Magnuma, słuchajcie. Dobra, a teraz... O Boże, tu jest ślepy zaułek? Chyba was głowa boli. Ale Billy, dlaczego ty nie strzelasz? Czy on zginął? Ja w ogóle nie wiem, czy ja w niego trafiam. O, w dupę. Ale walnął nas. Ulala. No dawaj! Nie, no do dupy. To będzie do powtórzenia, ja już to widzę. O, zginął. Rebeka go dobiła pistoletem, czajcie to? Dostaliśmy osiągnięcie, no ale... Zobaczcie, dwa razy kołszyn pomarańczowe. Bardzo mi się to nie podoba. Bardzo, bardzo, bardzo. I wiecie co, ja się tutaj z wami powitam jeszcze raz, bo to w ogóle jest do dupy. Ja tak nie chcę. Ja tutaj zejdę sobie jedną postacią i tego tyranta załatwię. No bo to nie może się skończyć. Kołszyn i Rebeki i Billiego. Na pewno da się to lepiej zrobić. No nie spodziewałem się, że tu coś takiego nas zastanie. To było zaskakujące, bym powiedział. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, to po prostu robię cięcie w tym momencie i widzimy się za chwilę. Resident Evil Zero. Dobra, słuchajcie, jestem ponownie. Robię to po raz trzeci, bo za drugim razem poszło mi jeszcze gorzej niż za pierwszym i to jeszcze jedną postacią na dodatek. Więc powiem wam, że dramat, natomiast chciałbym tylko napomknąć, że kiedy tutaj przechodziłem, to wyskoczyło mi wielkie żabsko i tak się tego przestraszyłem, że masakra, zacząłem spieprzać, więc jak będę się wracać z tego pomieszczenia, to jestem ciekaw, czy to żabsko tam będzie. No po prostu dramat to był. Nie wiem, czy to da się w ogóle zabić, ale no powiem wam, że zestresowałem się, bo wychodzi na to, że to randomowo wyskakuje, bo za pierwszym razem nie wyskoczyło tam nic, nie? Szkoda, że tego na nagraniu nie zobaczycie, no ale... Lecimy, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że teraz mi to pójdzie lepiej, bo... Ta druga próba to po prostu była jakaś kaszana. Naprawdę. Ona tym... Magnumem w ogóle ze dwa pociski w ścianę trafiła, nie? Ja już wiem, o co kaman. Trzeba w niego po prostu trafiać w odpowiednim momencie, żeby on jakby się zataczał jakby do tyłu, żeby nie miał tej opcji skoku na mnie, nie? Dobra, jedziemy z tym koksem. Jedziesz z tą Francą. O, widzicie? Muszę przeczekać ten moment, jak on... O, teraz na przykład nie zrobił tego, nie? Trzeba po prostu przeczekać na... poczekać na odpowiedni moment i zacząć wtedy strzelać. Aha. No gdzie ty? Boże. Nie w tą stronę. Jedziemy teraz shotgunem. Zobaczmy. Ale gdzie ona celuje, przepraszam. O, widzicie? Raz. Czekamy. O, źle teraz zrobiłem. O, skacze szmaciarz. Ale pokaż mi go, bo ja go nie widzę. No i źle zrobiłem. No i dupa. Dobra, na razie mam chyba caution, nie? Pokaż mi apteczkę. Znaczy nie apteczkę, tylko...
naboje. No nie. Teraz to już muszę wziąć apteczkę, jak nic. No strzelaj. Dobra, mógłbyś zginąć. Widzicie? Trzeba ten moment wyczuć. Zginął. No i jest git. To była najlepsza próba, słuchajcie. Najlepsza próba z tych wszystkich moich dotychczasowych. Więc tak to zostawiamy. Ten paszczur zginął, całe szczęście. Możemy teraz, słuchajcie, iść po Billiego. A nie, nie możemy. W sensie muszę Rebeką wrócić na górę. Bo Rebeką tutaj wziąłem shotguna, wziąłem wszystkie rzeczory, a muszę jednak chyba mu to oddać. O, poszło gites. Teraz jestem zadowolony, chociaż mamy teraz tylko jedną apteczkę przy sobie. Let's go! Okay. Dobra, idziemy razem, natomiast robimy najpierw tak, że w ten sposób. Teraz robimy exchange. Dokładnie, teraz robimy znowu exchange, tylko chcę amunicję do pistoletu całą. Tobie przekazuję całą do shotguna i jest git. Tyle tylko, że nie mamy do Magnuma amunicji. I ja proponuję się teraz, słuchajcie, wrócić do pierwszego safe rooma. Tam zostawiliśmy amunicję do Magnum i ja chcę ją mieć. Ja chcę ją mieć, więc się niestety musimy cofnąć. Ja wiem, że to jest męczące, ale jednak no... Sami widzicie, jak to tu wygląda. Tu wyskoczyło mi to żabsko pieprzone, w tej lokacji. A zobaczcie, nie ma tego żabska. Okej, w takim razie naprawdę to jest randomowe z tą żabą. No po prostu taka obślizgła ropucha i to wielka. Nie spodziewałem się tego w tamtej lokacji. Dobra, na pewno, słuchajcie, weźmiemy sobie spray. W sumie też roślinki są, ale nie będzie trzeba ich mieszać, weźmiemy sobie spray. Bo Rebeka nie ma żadnego leczenia, a musimy mieć koniecznie jakieś leczonko. Więc spray jest koniecznością. Tak, to jest ten safe room. Bierzemy spray. I teraz tak, ja muszę się jeszcze bardziej cofnąć, bo w tym safe roomie ja nie mam tej amunicji. Ja mam tą amunicję jeszcze w poprzednim safe roomie. I w ogóle... Ja jeszcze bym bardziej się cofnął, że tak powiem. Dzisiaj będzie odcinek wracania. Tu nie było chyba żadnych przeciwników. Ponieważ tam chyba została jeszcze amunicja, słuchajcie, do granatnika oraz ribbony. Tylko pytanie, czy ja to wszystko wezmę. Obawiam się, że nie dam rady tego wszystkiego wziąć. No mogłabyś iść. Tu była ta drabinka, to nie. Czekajcie, bo ja się gubię. Pokazać mi mapkę. Nie, ja stąd muszę wyleźć. Ja stąd muszę wyleźć, tak, i teraz się cofnąć tutaj w dół ekranu chyba. I Jezus Maria, jak to jest już tak pogmatwane wszystko. Dobrze, słuchajcie, że tu jest wyczyszczone. I żadne potwory mi tu nie łażą, bo inaczej byłby problem. I tutaj była chyba winda, z tego co pamiętam, i ta winda powinna mnie przetransportować do safe roomu. I tu są też roślinki, kurde. Słuchajcie, jak będę się wracał, to zobaczę, czy jeszcze będę mieć na to miejsce. Bo najchętniej ja bym sobie wziął... O Jezus. No i oczywiście ona sama poszła. Dobra. On i tak nie ma miejsca, tak? Ale nie, on też nam jest potrzebny. Wracaj po niego. On jest nam potrzebny, bo do granatnika on weźmie rzeczory i on sobie to zestakuje, nie? Dobra, chodź tu, Billy. I nie denerwuj mnie. Jedziemy razem. Dobra, zmień na Rebekę. I tu był safe room na bank. Dokładnie. I jest, zobaczcie, amunicja do Magnum. No i ribbony. I teraz tak, ribbony weźmiemy. To sobie na razie zrobimy combine, dokładnie. I bierzemy te ribbony. Bierz to. No... Mogłabyś. Chyba tu jest jeden ribbon, nie? Pokazać mi to. Jeden ribbon. Dobra. Jest ok. Jak się powracam po te wszystkie rzeczory i z powrotem Idziesz? Ok. Czekajcie. No tak, ja muszę się jeszcze cofnąć. Jeszcze bardziej się cofnąć muszę.
W sumie mogłem nie brać tego spraya. Bo tylko mi teraz zawadza trochę, nie? A, to była ta winda. Ja pamiętam, ale na który poziom mam się dostać? Tego to już nie wiem. Na którym poziomie była, słuchajcie, safe room. Nie pamiętam. Trzeci? Spróbujmy, no. Czwarty, muszę pamiętać, że na czwarty to z powrotem się musimy udać, nie? Potem. A ten trzeci? Jezus. Nie, tu była walka z tyrantem po raz pierwszy. To na pewno nie tu. No widzicie, no trochę tu będzie zamieszania i wracania się, ale jak już to raz zrobimy, a porządnie, że tak powiem, to już nie będę musiał się wracać, słuchajcie. Dobra, jedziemy z dwójką, no po kolei. Wydaje mi się, że to będzie dwójka. Tu był chyba wtedy Hunter i ja go zabiłem i to był taki skrócik do safe roomu, prawda? Czy to będzie to pomieszczenie? Tak, to będzie to pomieszczenie. Tu był Hunter. Pokazać mi mapę. Tam się jakaś znajdźka świeci, ale czy to jest... A może to nie był safe room? Ja już nie wiem, słuchajcie. Nie mam pojęcia, gdzie był ten safe room. No schodki na dół i co? Aha, tu był ten wózek. Co tu się świeci niby? Dobra. Nieważne. W tym wózku coś tam jest, to już mnie nie interesuje. Ja chcę safe room. Tu do góry? Może i po tych schodach, słuchajcie. Dobra, pokazać mi to. Tak. Tu będzie ten safe room. Boże, jakie to pogmatwane. Ja pikole. 2 na 10, naprawdę. I tu, w tych drzwiach. Okej. Okay. No ale właśnie tam. No i stąd musimy zebrać wszystko, co się da. Czyli pozostałe ribbony, bo tu chyba zostały. Tak, jest. Mamy ribbony. Okej. Okay. Tu w ogóle jest jeszcze ta klapa, widzicie? Ona mnie też ciekawi. Mamy spray. O, i tu była amunicja, prawda? Jest, do granatnika. Ale czekajcie, bo to jest inna ta amunicja niż tą, którą ma... Aha, on i tak nie ma miejsca. Oh my god, a Rebeka ma jedno. Chyba. No jeżeli chce ribbony, albo ribbony, słuchajcie, albo dwa spraye. No nie ma innego i opcji, no bo... Tę amunicję ja koniecznie chcę wziąć. Jeżeli tu jeszcze będą bossy, to ja muszę mieć do granatnika coś. Ale chyba tak zostawimy. No i nawet na te roślinki mi nie starczy miejsca, te, które tam minęliśmy wcześniej. Ja pikole. Dobra, ten spray olejemy. No bo co mam zrobić? No nic innego nie poświęcę. Mógłbym ribbony ewentualnie poświęcić, ale... Boję się, że mi nie starczy, no. Boję mi się, że nie starczy, bo tam jeszcze dwa mi zostały. W tym pierwszym safe roomie. Tu trzy to razem pięć. Kurde. Dobra, zostawiamy to. No cóż. Niech tak będzie, że zostawimy tutaj ten spray. Natomiast no tamte roślinki są bliżej. W podbramkowej sytuacji mógłbym się wrócić po tamte roślinki, które będziemy mijać. Ja tak głośno myślę, nie wiem czy mnie rozumiecie, o co mi chodzi, bo ja taki wiecie, skróty sobie myślowe rzucam. Dobra, wracamy się teraz. I ja to zapiszę, słuchajcie. Ja to zapiszę. I udamy się tam dalej. Bo tam, gdzie ten tyrant nam wyskoczył, to tam było przejście dalsze, nie? I my tam nie poszliśmy. Dobra, ale już mniej więcej sobie przypomniałem przynajmniej, jak wyglądają tutaj te lokacje. Więc gdybyśmy mieli się jeszcze tutaj wracać w jakimś celu, albo gdzieś nas tu droga jeszcze poprowadzi z powrotem do tych lokacji, to przynajmniej będę już miał mniej więcej jakiś pogląd na sytuację. Dobra, jedziemy z koksem.
Boże, to się tak wydaje, nie? Że tu parę pomieszczeń, a jak się już wraca człowiek, tak patrzy, Jezu, ile tu było przechodzenia przez te lokacje, ile tu było przeciwników, ile akcji tu się działo, nie? Masakra. No, ale to jest tego rodzaju gra. Dobra, jedziemy razem. Mam nadzieję, że się zmieścili. Zmieścili się. A, ciasne te windy. Specjalnie tak pewnie, żeby mógł Billy zajść Rebekę od tyłu. Dobra, tu też w ogóle jakieś klapy. No i są te rośliny. No dobra, one są w miarę blisko. W miarę, powiedzmy. No, parę pomieszczeń trzeba do nich przejść, ale... Gdybym bardzo potrzebował, to będą tutaj, tak? Na mnie czekać. Poza tym tam jeszcze były te roślinki w safe roomie i jeszcze w jednym miejscu były rośliny niewzięte, mi się wydaje. Tam, gdzie kartę trzeba magnetyczną zdobyć chyba. Dobra, gdzie to się szło? Tu chyba jakoś. Tak, tutaj. I to już jest safe room? Nie, jeszcze nie. Tutaj były huntery, teraz będzie safe room. Dobra, i to zapiszmy teraz w tym miejscu. I możemy lecieć dalej bez żadnych, że tak powiem, przeszkód. Zapisz to, tak. Słuchajcie, już nam się chyba sloty pokończyły, wiecie? Tak, muszę od jedynki zacząć znowu zapisywać. No, nadpisujemy. 21 zapis, słuchajcie. Dobra. No i co, mamy 20 minutek, więc jedziemy dalej z koksem, nie? Tylko teraz tak, ja bym chciał, bo tutaj ribbony gdzieś leżą. O, właśnie. Tu leżą ribbony. Nie! O Jezu, jaka to będzie kaszana. Dobrze, weź te ribbony, połącz je w jedno i rzuć mu, że tutaj gdzieś z innej strony. Aha, mamy jeszcze to. To może tą amunicję też rzucimy tu na razie. Ona nam jest na razie niepotrzebna. No i tak zostawimy. Dwa sloty myślę, że nam wystarczą. Lecimy. W sumie nie wziąłem butelek. Kurde, tych, wiecie, młotowa. Żebym ja, słuchajcie, nie zapłacił wysokiej ceny za to. No ale trudno. Już poszliśmy, mamy zapis najwyżej. Trudno. Trudno się mówi. Najwyżej zginę, albo będę je wymijał. No to był błąd. Mogłem się wrócić. Walić. I czy mi tu żabsko wyskoczy? Nie ma żabska teraz. Kurna no. Jak nagrywam, to oczywiście żabsko nie wyskakuje, nie? A poza nagraniem to od razu to jakieś gówno tu skacze. O Jezus. Dobra, tu była ta gondola. Dobra, właśnie ze mną. Okej, zjeżdżamy na dół. I teraz tak. Tu był ten tyrant. Okej, i te drzwi na razie zostawmy. I tu była jakaś drabinka na mapce. I w ogóle jakiś tutaj przycisk jest, tak? A, bo tym się pewnie tą drabinę opuszcza, prawda? Dokładnie. No dobra, no to wchodzimy. Tak, wspinamy się oczywiście. Co tam nam dają na górze? Ciekawego. Okej, powiem wam, że muzyka taka... creepy. A to jest zamknięte pomieszczenie. Tu jest ta, zobaczcie. Płyta chyba główna, tak, tak mi się wydawało. O Boże, tu jakby miało się coś dziać. Jakby coś miało, słuchajcie, wyskoczyć. Ale chyba nic poza tym tu nie ma. Czyli tu tylko była ta płyta. Okej, no dobra, no skoro tak, to schodzimy. To jeszcze jedną rzecz w takim razie chciałbym zobaczyć. W sensie, co jest tutaj za tymi drzwiami? No, bo tu też jest przejście.
Okej. O Boże, tu są jeszcze dwie roślinki kolejne. Tu nie zejdę, rozumiem. Aha, że za bardzo rwący strumień. Rwące rzeki, słuchajcie. To jest jakby taka tama, nie? Czyli jakby musimy tu coś zrobić, żeby przejść dalej, bo na mapce jest przejście, widzicie? I to też prowadzi do safe roomu. No dobra. Czyli na razie tu nic nie zrobimy. To lecimy z tą płytą główną do tego komputerka. On był na górze, w sensie, nie? Tutaj, nad tym pomieszczeniem, gdzie biliśmy się z tyrantem. Dokładnie. Okej. No, come on. Ciekaw jestem tej gondoli, co to będzie. Tu mamy czysto. Dajesz to teraz. No ale użyj tego, Boże, kobito. Dobra, no i jakby zasilanie zostało przywrócone. Słuchajcie, mam oczy jak 5 zeta. To jest ta gondola? Czy to jest skrzynka zwykła? Ja mam w to wleść? No zajebiście, że się w to zmieści Billy na przykład, nie? Ja pierdzielę. It's a small gondola. No w życiu bym do czegoś takiego nie wszedł. Ja w ogóle nie lubię ciasnych pomieszczeń, więc dramat. Aha, czyli tylko Rebecca może tam wejść. Okej, czyli Billy'ego zostawiamy. Znowu się rozdzielamy. Ale w sumie to też fajnie, bo ja lubię te takie motywy, że trzeba współpracować ze sobą, zmieniając postaci. To jest spoko. Dobra, i gdzie nas to przetransportowało? Okej, jakiś panel sterowania. Nie wiem, gdzie ja jestem, ale już tam widzę, że jest jakiś łącznik, jakieś pomieszczenie, które się łączy z tymi poprzednimi. Oh my god, tu jest amunicja do kwasowego granatnika. Znaczy kwasowa do granatnika. Na razie ją wezmę, bo nie wiem, czy tutaj Billy się dostanie. Najwyżej mu potem to przekażemy. Tu jest jakaś rączka. No przeciągnij. Siłaczka. A, i teraz tu sobie przejście, słuchajcie, odblokujemy. Okej. No to ma sens. Dobra, i tu jest zejście na dół, tak? Tam już nic więcej nie ma, stamtąd przyszliśmy. Dobra. No to schodzi. Mogę zejść na dół? Aha, schody są zniszczone. To co, ja stąd nie wyjdę? Aha, bo tu są jeszcze drzwi przecież, Boże. Torgus, ogar. No mamy drzwi. O nie! Jezu, ja wiem, że to jest bardzo zły pomysł. To był bardzo zły pomysł, że ja cisnąłem w to coś, tego robala, zwykłą amunicją. Ale zabiłem to i nawet mnie nie zraniło. Rozlało się. Jezu, nie spodziewałem się tu robala w tym miejscu. Jezu, kolejne kwasowe. Tam coś jeszcze leży. Dobra, ale to jest dobre, że kwasowe się połączą z kwasowym. A tu jest znowu ten zbiornik. Mogę tu coś zrobić? Znowu, tak. No możesz użyć. No połącz to. Sulfuric... Mamy jakiś kwas. A to nie było coś o kwasie z tą baterią powiedziane tam wcześniej? Co to jest? Industrial water. Boże. Co to jest? Water that's been treated to remove impurities. Nie wiem, co to znaczy. Dobra, zostawmy to na razie. Nie ma miejsca już w ekwipunku, ale hit. Dobra, pokazać mi teraz tak. Dobra, tam są schody, a te drzwi mogę odblokować od tej mańki? Mogę. Widzicie? Odblokowaliśmy. Jeszcze chcę zobaczyć, gdzie one prowadzą, bo ja nie kojarzę po samej minimapie pomieszczeń. Jezus, co to jest za miejsca?
A, wiem! Dobra, wiem. Okej. Tam to było to miejsce, gdzie te ciała takie były. Znaczy pozostałości, kości się tam walały, ludzkie. Dobra, wiem. Dobra, to teraz jeszcze tutaj może ten dół zbadamy. Czy coś tam łazi? Żeby tam tylko robalizmów nie było. Aha, to jest tutaj to przejście. Czyli w sumie tu do mnie Billy może dołączyć. Chyba. O Boże, widzicie? Tu są te robale w tych. Ja mogę to otworzyć? Aha, to jest zamknięte od drugiej strony. Rozumiem. Czyli Billy musi tam przejść od tamtej strony. A tam się świeci coś na górze. Widzicie to? Nie wiem, czy to nie jest bateria do tej karty. A my jeszcze zdobyliśmy teraz ten... A jakbym połączył to z... Ja picole, zadziałało. Battery fluid mamy. Widzicie? Tak myślałem właśnie. Już była taka jedna akcja, że trzeba było to połączyć z tą skrzynką z probówką u Rebeki. I tutaj właśnie tak samo trzeba było zrobić. Jakby połączyć tą wodę z tym kwasem, nie? I mamy teraz coś do tej baterii. Dobra, nieważne. W takim razie zmieniamy się teraz na Billy'ego. W ogóle on jest bez broni, więc najchętniej bym mu dał w łapę shotguna. I teraz zjeżdżamy na dół znowu, nie? Tak, bo to tam na dole mu odblokowaliśmy przejście. Okej, czyli to było takie chwilowe rozdzielenie się. Chociaż powoli mi brakuje miejsca już, nie? W ekwipunku. Rebeka ma jedno w sumie. No dobra, lecimy w takim razie tędy. 32 minutki, to jeszcze trochę, słuchajcie, jeszcze trochę. Może nam się uda do tego safe rooma kolejnego dojść. Tu są w sumie te roślinki, ale... Nie mam miejsca. No, możesz tam zejść. Boże, jakie gówno. Aaaa! O Boże! No zabij to! Mówiłem, że jest jakaś żaba. Mieliście teraz na nagraniu w końcu to gówno. To mnie coś zraniło, nie? A nie, mam fajne. Jezus Marek, się przestraszyłem. Dosłownie identyko było wtedy. One tak wyskakują z nienacka. Jakie gówno. Ale widzicie, chyba nie da się tego zabić. To jakby po prostu ucieka, jak się kilka razy w to strzeli. Ja pikole. No i Rebeka powinna być tutaj w tym pomieszczeniu. Amunicja tu jest do pistoletu. Co to był za odgłos? Chyba zwykły zombiak, ale nie widzę nikogo. Dobra, na razie to olejmy, słuchajcie. Olejmy to. Weźmy teraz tę baterię. Odblokowaliśmy to przejście? Tak. Rebeka, siema. O, jak stoi. A jak ja mam teraz to wziąć? There is something up. Give Rebecca a boost, dokładnie. Dajesz. Dajesz jej boosta w usta. Nie byłbym sobą, słuchajcie, gdybym tego nie powiedział. No. O nie. O Boże. Dobra, mamy shotguna chyba u Billy'ego, nie? Shotgunem powinno pójść sprawnie. Ale piękny shot, ten ostatni. Dwóch za jednym zamachem. Patrzcie, rozlały się. I one z tych powychodziły. Dobra. To teraz... Piękne to było. To teraz, słuchajcie... Nie, to teraz robimy tak, że zabieramy mu tego shotguna, bo jeżeli tam są zwykłe zombiaki, to nie będziemy marnować na to jego broni. A tutaj nie, chodź ze mną. Chodź tu, koleś. O, i tu była amunicja, dokładnie, do zwykłego pistoletu bierzemy. I pokazać mi, czy tu są zombiaki.
Aha, są te białe. Dobra, one na pewno jeszcze żyją. No, 100%. Przeładuj to! Piękny headshot. Dobra, tamten się rozlał. Zamiana na Billiego, bo tu jest amunicja do shotguna. Bier to. Okej. No i co my tu mamy? Zamknięta. A, czyli tu trzeba tej karty użyć. Wszystko jasne, idziemy po kartę, bo mamy baterię. A swoją drogą, czy tę baterię teraz mogę połączyć z tym całym moim kwasem, który mam? Pięknie, połączyliśmy, widzicie? Dobra, mamy to. To idziemy teraz, no chyba tędy muszę się wrócić, nie? O Jezu, a jak to żabsko tu wyskoczy, słuchajcie. Wiecie co, boję się. Weźmy na Billiego jednak, niech on tego shotguna wyciąga z powrotem. Bo to może naprawdę się skończyć źle. Wyskoczy to gówno? Nie wyskoczyło. No widzicie, to jest takie randomowe, że czasem to wyskakuje, czasem nie. Nie wiadomo w sumie w której lokacji i gdzie. Dlatego to jest takie stresujące. Okej, a gdzie była ta karta do zdobycia w takim razie? Bo mnie to zastanawia. Nie, tu nie. Tu musimy się do góry na pewno wywindować. W sensie tutaj windzią. Natomiast teraz, no też jest jedne przejście, no to musimy tędy. Czyli wrócę się tak naprawdę do safe roomu. Gdzie była ta cholerna karta? Boże, żeby tu mi nie wyskoczyła ta żaba. Cały czas się stresuję. Za każdym razem ona wyskakuje, wiecie, w tych lokacjach, gdzie jest woda gdzieś niedaleko. Przy tych kładek, nie? Cały czas tu się pojawiają nowe te pijawki. Za każdym razem, jak tędy przechodzę, nie? Dziwne to. Dobra, słuchajcie, bo jest 38 minut, ale... ja bym jeszcze tą kartę wziął i dopiero zapisał. Chodźmy jeszcze po tą kartę. To jest tu gdzieś? Myślicie? To chyba jest... Dobra, wiem chyba. Czekajcie. Musimy się wrócić. Ale wiecie co? Oh my god, skąd się ten koleś tu wziął? O nie. Weź to, nie Leaf, tylko weź to wywal. Rebeka sobie poradzi. O Jezu, zmień na Rebekę! Chyba jednak sobie nie poradzi. No wypieprzaj! Gnoju. Jezu, co on taki mocny jest? No mam kołczyn pomarańczowe, no po prostu... Nie mam pytań, ale to może i lepiej biorę to w... Pizdu. Już mam rage'a. Dobra, jak będziemy... Ale jak będziemy wracać, to i tak nie będę mieć miejsca. Ale gówno. Za przeproszeniem. No bo tu są te roślinki, które zostawiliśmy, nie? Ja bym się po nie wrócił teraz na ten dni. Tu też będą zombiaki teraz nagle się pojawią? Nie, całe szczęście nie. Dobra, wróćmy się po te roślinki. Tylko ja też będę musiał tu zahachmęcić trochę. A mianowicie... Będę musiał wypieprzyć coś najpierw, żeby połączyć roślinki, potem zebrać ze sobą tę rzecz. Jezu, ten ekwipunek, powiem wam, no mało tu jest miejsca. Jeszcze jak nie ma tych skrzynek, to jeszcze dodatkowo to utrudnia.
Dobra, wypierdzie... Po co ja w ogóle wziąłem te kwasowe ze sobą? No po prostu... Mogłem przecież to zostawić w tym... W safe roomie, bo mijaliśmy. No po prostu debil. Dobra, połącz to. Bardzo dobrze. W sumie tych apteczek teraz tu sporo było, więc... Ale słuchajcie, jedno ugryzienie i caution już takie... W sumie to było żółte chyba caution, czy pomarańczowe. Jak może spieprzyłem z tym sprayem. Tak spanikowałem i wziąłem ten spray, a to może było caution żółte. Już sam teraz nie wiem. Dobra. I czy to było tu? Czy tu jest miejsce na tą kartę? Znaczy na kartę, na... O Boże! No nie! Spier... Nie. Wychodź stąd. Oh my god. Zaraz się okaże, że ja kolejną apteczkę będę musiał wziąć, nie? Ale ja nie zapisywałem tego, więc... No, a Rebeka ma kosz. Boże, Billy, zostań tu, bo jeszcze jak ty będziesz mieć caution, to już w ogóle to będzie do powtórzenia. Dobra, niech ona tam wejdzie sama. Ja w ogóle nie jestem pewny, czy to jest to pomieszczenie, nie? To jest najlepsze. Wydaje mi się, że to nie jest to pomieszczenie. Boże, on jeszcze żyje. Dobra. Chodź tu, Billy, teraz. Czemu ta końcówka musi być tak dramatyczna, no? No nie sądziłem, że tu będą zombiaki, kuźwa. Let's regroup. Okay. Idziesz ze mną? Idziesz. Ale zmienimy na Rebeczkę, moją kochaną dupeczkę. I czy to jest tutaj na dole? O to mi się teraz rozchodzi. Czy to jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce. Jezu, jak tu mi żaba wyskoczy. Nie, 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 nie. Dobra, i tak Rebeka musi włożyć najpierw tę baterię, bo i tak nie ma miejsca na nic. Nie, nie włączaj tego jeszcze, bo Rebeka musi tam wleźć na górę. Okej. Okay. Dobra, zmień teraz na Billiego. Nie, ja proponuję u niego dać tego shotguna w łapę, bo ja się boję, że jak ona weźmie tą kartę, to tu serio się coś wydarzy. Żaba może być tu najmniejszym problemem, słuchajcie, jak tu wyskoczy mi znowu tyran, na przykład, nie? Dobra, mamy tę kartę. Okej. No idziesz? A to nie tędy. I'll go alone. Okay. Ale czemu ona nie idzie? This way. Okay. Czy ona przejdzie teraz ze mną? Dobra, przeszła. Co za cipcia. Dobra, nic się nie dzieje takiego. Idziemy to zapisać, słuchajcie, bo ja już czuję teraz nerwa. Duży progres zrobiliśmy, więc ja chcę to zapisać i kończymy na dzisiaj. Bo jak jeszcze tu jakieś zombiaki mnie dopadną, a Rebeka ma caution żółte, to będzie źle. Ale w odcinku sporo zrobiliśmy, cofnęliśmy się po rzeczory, mamy sporo amunicji, pokonaliśmy po raz drugi tyranta, no nie bez problemów, ale... No i zdobyliśmy kartę magnetyczną do dalszego przejścia, więc myślę, że poszło dosyć dobrze. Mogło być oczywiście lepiej, bo żeśmy zużyli dwie apteczki chyba. Ale w sumie tych apteczek tutaj teraz dają dużo, więc nie mamy się czym martwić tak naprawdę. Dobra, mamy to, słuchajcie. A może tym razem Billim zapiszemy, tak dla odmiany. Gdzie są te ribbony? Tu są ribbonki. Aha, on tego i tak nie weźmie, Boże. A Rebeka to weźmie? Ona też tego nie weźmie. Rzuć to.
No kartę muszę trzymać ze sobą, tak czy siak, bo będziemy teraz tam szli. Tylko on mi zasłonił teraz cały widok. Dobra, bierz te ribony. Idziemy to zapisać. I tu jeszcze są jedne rośniki do połączenia. A jeszcze te butelki, młotowa. Ja nie wiem, jak my to pomieścimy wszystko. W dupę chyba sobie to włożę. Dobra. Oczywiście, słuchajcie, komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że seria wam się nadal podoba. Ciekaw jestem, ile jeszcze nam zostało do końca. Bo naprawdę, ja myślałem, że ta seria, nie wiem, 12 odcinków to max. A tutaj, słuchajcie, końca nie widać. Naprawdę... Ale mi się bardzo podoba, nie to, że ja chcę to kończyć. Ja może to trwać, słuchajcie, jak najdłużej, bo naprawdę mega, mega mi się dobrze w to gra. Dobrze, słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie i do następnego. Pa, pa!